Witam na pierwszej wakacyjnej lekcji gry na perkusji. Dzisiaj zajmiemy się pięcioma prostymi rytmami, do których wystarczą trzy elementy zestawu perkusyjnego. Hi-hat, werbel i bęben basowy, na który mówimy popularnie stopa. Zanim przejdziemy do nauki rytmów, mała dawka teorii. Muzyka od strony teoretycznej jest takim systemem, w którym odpowiednie dźwięki wydobywamy w odpowiednim czasie. Ten czas jest w grze na perkusji najważniejszym elementem, bo uderzanie w odpowiednim czasie jest już rytmem. Żeby wiedzieć, kiedy uderzać, trzeba zorganizować sobie ten czas, nauczyć się go dzielić i w tym będzie pomocne liczenie. Podczas naszych ćwiczeń będziemy liczyć, czyli dzielić czas. Przechodzimy do naszych rytmów. Wszystkie są w najprostszym metrum muzycznym 4/4, a dla nas oznacza to, że będziemy liczyć w następujący sposób. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Teraz wyliczyłem jeden takt, który w naszym ćwiczeniu będziemy powtarzać na razie nieokreśloną liczbę razy. Proszę spojrzeć na zapis notowy w pasku na dole. Warto zapoznać się z tym, jak te nasze rytmy są zapisywane. Stopą gramy na raz i trzy. Na werblu gramy lewą ręką na dwa i cztery. I próbujemy na razie zagrać tylko na tych dwóch elementach. Nabijam pół taktu. Trzy i cztery i. Raz i dwa i 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 trzy i cztery i. Został nam hi-hat. Hi-hat zaciskamy lewą nogą. Dociskamy ten pedał hi-hatu. Tak, żeby nam się zacisnęły te dwa talerze. I gramy na nich prawą ręką. Wszystkie te wartości, które wyliczamy. Raz i dwa i trzy i cztery i. Teraz łączymy wszystkie trzy nasze elementy. Trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa, trzy i cztery i. Raz i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Drugi rytm. W drugim rytmie stopą gramy na raz, a na trzy gramy dwa uderzenia, dwie ósemki. Werbel tak jak grał na 2 i 4. Znowu gramy oddzielnie, tylko stopa i werbel. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa, trzy i cztery i. I razem. Trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. I dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Trzeci rytm. Stopą gramy dwie ósemki na raz i też na trzy gramy dwie ósemki. Wychodzi nam taki rytm stopa werbel. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery. I razem. Trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Dwa i trzy i cztery i raz. Czwarty rytm. Stopą gramy na raz, a później gramy na dwa i trzy.
wychodzi nam taki rytm. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy, cztery i raz i dwa i trzy, cztery, raz i dwa i trzy, cztery. I razem. Trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz. I rytm piąty. Mamy teraz pierwszą synkopę, taką prostą synkopę ósemkową. Po kolei stopa grana raz, drugie uderzenie stopa grana dwa i, a na trzy stopą nie gramy. I wychodzi taki rytm. Raz i dwa, trzy i cztery i, raz i dwa, i trzy i cztery i, raz i dwa, i trzy i cztery, raz i dwa, i trzy i cztery i. I razem trzy nasze elementy. Trzy i cztery i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i. I to na dzisiaj byłoby wszystko. Pamiętajcie, żeby uczyć się w wolnych tempach, natomiast starać się trzymać to tempo. To znaczy w czasie grania nie przyspieszać i nie zwalniać. Na następnej lekcji dołączymy resztę elementów zestawu perkusyjnego. Z dzisiejszych rytmów zbudujemy taki czterotaktowy odcinek i dodamy jakieś wypełnienie. Do zobaczenia.